A więc was witam w odcinku numer 2. No bo jest tak, że nagrałem za dużo materiału, tam chyba 40 minut, a nie chcę wrzucać takiego długiego odcinku, więc po prostu podzielę go na dwa. I to jest przywitanie, więc witam. Zielone wieża. Czemu to nie ma w ogóle polskich znaków? Wepsnij. Tak, wepsnij się. Niektórzy zwycięzcy są lepsi od pozostałych. Zajrzyj do menu każdego poziomu, aby uzyskać więcej informacji. Z wyrazami szacunku, artysta malarz. Jeśli glut wpadnie do 10-metrowej studni i będzie wspinać się 3 metry za dnia, lecz opadać 2 metry nocą, to czy nad ranem nadal będzie fantastycznie wyglądać? Może gdyby naciskał te ściany najmocniej jak potrafi i uwierzył w siłę tarcia, zostawiłby grunt za sobą. Twój przyjaciel, artysta malarz. A więc jak tu widzimy, musimy robić taką konstrukcję, która będzie się jak najbardziej zaczepiała. O. O tutaj ściany. By w pewnym momencie móc zabrać z dołu i iść dalej. I jeżeli wystarczająco mocno będziemy się tak trzymać tych ścian, to powinno nam się udać, na przykład zabrać tego, wrzucić go tu, albo zabrać tego, dać go tu. I w ten... Gdzie jest mój slime? Gdzieś tu jest. W ten oto sposób musimy zrobić taką wieżę. Dziwną, ale jak na slime. O nie. Myślałem, że spadłem na samo dno. Całe szczęście nie. Mamy jakieś slajmy? Nie. Musimy zabrać stąd slajmy. Tu zabieramy. I tu chyba musimy zbudować, by to nie spadło. To był bardzo źle postawiony slime. Znaczy glut. Czemu jest to slime ciągle nazywam? Chyba jakoś bardzo chcę pograć w Slime Rancher. Ale dobra. Już nie przesadzajmy i okej. Okay. Tylko dwa gluty wystarczy, że przejdzie. Znaczy przejdą. Dwa gluty. Będzie okej. Więc... wystarczy teraz zabrać. Gluty. Jeden. I drugi. I kontynuuję. O, widzę, że właśnie przewaliła się moja wieża po chwili. Albo przestało tam dmuchawą wciągać. Wow, aż dwa gluty. Mogłem więcej, ale... kontynuuję. Lunch? Nie. Lancuch? Łańcuch! Boże, bo tam nie ma polskich znaków i się nie myślę, co to może być. O bo. Dobra. Na samym początku przeczytajmy oczywiście tabliczki. Wygląda to, że gluty po tej stronie nie lubią tych z naprzeciwka. Sam nie wiem, dla mnie wyglądają tak samo. Niezwykle apetycznie. Artysta, malarz? Czy ty żresz gluty? Co najmniej podejrzane. Dobra, na początku musimy zrobić, żeby dostać się do tych glutów na dole.
Kwestia. Naprawdę muszę je tak przeciągać, takie kółka robić i wziu. Miał być kogoś tam jeszcze. Jednak potrzebuję jeszcze chyba paru slajmów, by innych obudzić. Tylko nie tych czarnych, nie używaj tych czarnych, bo to... Okej. I teraz po kolei mogę sobie zdejmować i wyrzucać. Dobra. Jeszcze później dostanę bardzo przydatną rzecz, jaką jest gwizdek. Który, jak mówię, jest dość przydatny. A, jak myślicie, że można tak po prostu wziąć sobie gluta i gotu, żeby go wessało? Nie, nie. Aż tak dobrze nie jest. Dobrze, więc potrzebujemy znowu zielonych glutów. I no, znowu robimy taką. Tutaj. Wieżą. Mogę wziąć slajma, którego chcę. Dziękuję. Okej. I teraz wystarczy, że zrobimy tutaj wieżę. Zaraz już będziemy. Dobra, ale kontynuujmy. Udało nam się, udało. Tu jeszcze skacze to. Jakie te gluty są skoczne, muszę powiedzieć. Bardzo są skoczne. I kontynuujmy. Poda do gry Bridge Builder. To łatwiejsze niż się wydaje. Mamy taką całą ciemną tą grę. I gdy słońce zachodziło za wzgórzami, jeden z glutów stwierdził, że jego życie jest jak symulacja fizyki w grze komputerowej. Lecz gdy wpadł do naszpikowanego kolcami dołu, przestał zawracać sobie tym głowę. Artysta, malarz. No to jak widzi... Nie wiem. O, co to jest tam w tle? Napisano tu. Witaj tu, mama. Jesteś tam? Wracasz do domu? Potem dowiemy się, kim, czy może czym jest mama. I jak już się dowiemy, myślę, że będzie ok. Jak widzimy, to są czarne slajmy, no bo na takie w sumie też wyglądają. W tym zadaniu są dwie ważne rzeczy do zrobienia, że musimy zrobić taką podpórkę po prostu tutaj na dole, by cała nasza ta struktura się na tym opierała. A teraz będziemy mogli sobie robić taki długi, długi. Jeszcze przydałoby się to jakoś tu wzmocnić. I czymś takim. I powinno być ok. Strasznie się majdasz. Wiem, co by się przydało zrobić. Jak się już odmajdasz. O,
Sobie coś takiego. Okej, powinno być lepiej. Żeby to tu nie spadło też. Zrobimy tak i powinno być lepiej. Przepraszam bardzo, bo ja bym chciał to skończyć na przykład. Nie żeby coś, ale tak... No, przydałoby się. O! Zahaczyliśmy się. Udało się. Nasze główne zadanie... Powiodło się. A, bo tam jest w ogóle. Źle się buduje. I okej. No jeszcze mogę zrobić o tak. Żeby obudzić tych trzech... zaspanych. I tak oto 26 glutów z 8. Tak się wlewają te gluty, już tylko oczy widać, bo 18 więcej. No udało nam się. I z tego co wiem, jesteśmy na ostatnim poziomu pierwszego działu. Przepompownia. Ta tajemnica. Ostatnie z glutów nie zdawały sobie sprawy ani z tego, że są wyjątkowo przepyszne, ani z przeznaczenia wielkiego dołu, w którym się znalazły. Wspominały za to o tym, że jest to ostatni poziom tego rozdziału, cokolwiek to znaczy. Artysta, malarz. A więc jak widzimy, jesteśmy w takim czymś. I musimy zrobić... coś, żeby się z tego wydostać. Czemu się tak kiwiesz w tym? No super, jeszcze nas. O nie, najgorzej. Nie, żebyśmy się tylko nie wywrócili. Musimy zrobić coś, żeby tam się dostać na górę. A co jakbyśmy się o ścianę tak oparli? O, w ten sposób. I z tej strony to samo. I teraz się już po prostu budowali do góry. Nie. Ale nam się popsuło. Ale to nic się zaraz... Co się stało? Czemu to się przewróciło całe? Dobrze, więc... Zróbmy to jeszcze raz. W ten sposób. Ale już jest coraz bliżej. Nie, no nie przewalaj się. Okej. O, widzę, że nam się mapa dalej przedłużyła. Dobrze kombinujesz. Będzie ciężko. Możliwe, że nie wszyscy wytrwają do końca. Ale to nic. W końcu wszyscy idziemy na jednym wózku. Tu byłem, artysta, malarz. Okej.
tam nie oceniam, gdzie kto był. Ale my... to musimy się... o, no właśnie. Tak zrobić. I zabrać jak najwięcej z dołu, jak możemy. Nie jedź beze mnie. Jesteśmy na górze. Powiadają, że to najwyższy punkt na całej wyspie. O wschodzie słońca niemal można ujrzeć wieczność. Ciekawe, co zobaczysz, jeśli wejdziesz jeszcze odrobinę wyżej. Do zobaczenia, artysta Marsz. Jak widzimy, to są takie oczy. I możemy nimi podpiąć się do naszych. Weź to oko. Ok, już jesteśmy bardzo blisko, żeby polecieć. Jeszcze jeden. I ok. Zatem to możemy. I w ten oto sposób odlecieliśmy. Będąc bardzo, bardzo wysoko i z całkiem nowymi, ogromnymi oczami, gluty mogły patrzeć wyjątkowo daleko. Z każdej strony otaczały ich nowe, niezbadane wyspy, wypełnione nieznanymi gatunkami glutów. Możliwości gry z pewnością będą niewyczerpane. Gluty miały nadzieję, że jakiś odważny podróżnik zbada ich nowe odkrycia. Wznosząc się coraz wyżej i wyżej, wiedziały, że już nigdy nie wrócą. Koniec rozdziału pierwszego. W ten oto sposób mamy korporację glut. Tutaj trafiają wszystkie zebrane przez ciebie gluty. Baw się nimi jak najczęściej, a spotkacie coś miłego. I mamy rozdział drugi. Miss świata glutów. Ale ja wam w tym momencie dziękuję i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!